serdecznie tutaj do siebie pana burmistrza Marcina Orzeszka, burmistrz Ząbkowicz-Rosy. Ja tam nie wchodzę, bo jeszcze mnie zamkną i teraz muszą mi się bić. I oczywiście bym wygrał. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam po raz kolejny, tak jak Radek powiedział, po raz dziewiąty, ale po raz drugi organizowana gala przez klub Wataha Ząbkowice Śląskie. Bardzo serdecznie witam wszystkich gości, witam mieszkańców i pozdrawiam wszystkich. Szanowni Państwo, chciałbym w tym miejscu podziękować Państwu za przyjęcie zaproszenia, ale również chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej gali. Przede wszystkim dziękuję klubowi Wataha. To dzięki nim jest dzisiejsze wydarzenie. Mam nadzieję, że dzisiaj przez te kilka godzin wszyscy dobrze się tutaj będą czuli i mam nadzieję, że również zobaczymy trochę ciekawych walk. Dziękuję bardzo i serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję serdecznie panie burmistrzu. Bardzo proszę również o przemówienie pana Zbigniewa Węża, prezes Stowarzyszenia Wataha Ząbkowice Śląskie. Dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie Państwu. Serdecznie witam Was na gali organizowanej przez Stowarzyszenie Sztuk Walki Wataha. Klub Wataha działa, stowarzyszenie, od 2016 roku. Przepraszam Was bardzo, ale troszeczkę posiłkuję się tutaj kartką, w związku z tym, że od tego czasu nasi zawodnicy, uczestnicząc w mistrzostwach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski Federacji WKA i WFMC zdobyli w tym czasie 38 medali rangi mistrzostw, w tym 14 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych. Brawo dla tych wszystkich zawodników, którzy to osiągnęli. 7 medali Mistrzostw Europy, w tym 3 złote, 1 brązowy, oraz 5 medali Mistrzostw Świata, w tym 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe. W dniu dzisiejszym też jeden z naszych, tak na świeżo, zawodników Mistrzostwa Europy zdobył brązowy medal w kategorii kata drużynowa. Szanowni Państwo, wśród wymieniających się nazwisk są Bartłomiej Bielas, mistrz Polski, mistrz Europy i mistrz świata. Brawo dla niego. Będzie dzisiaj dla nas walczył. Przemysław Walków, brązowy medalista Mistrzostw Polski oraz Mistrz Świata. Kamil Lis, złoty medalista Mistrzostw Polski oraz srebrny medalista Mistrzostw Świata. Marcin Duży, złoty medalista Mistrzostw Polski, brązowy medalista Mistrzostw Świata i wielu innych, których między innymi dzisiaj zobaczymy. Chciałbym podziękować w tym miejscu panu burmistrzowi, że dzięki jego pomocy mogliśmy zorganizować po raz drugi tą galę. Chciałbym podziękować mojemu szefowi karate, Sichanowi Robertowi Sworkowi, szefowi SWO, Polowi Martinowi, szefowi WKA. Chciałbym podziękować też wszystkim tym, którzy przyszli na tą galę i będą oglądać, podziwiać naszych atletów. Chciałbym, żebyśmy naszą ideą w dniu dzisiejszym było to, żeby Państwu pokazać, że wszystkie sztuki walki to jest ciężka praca i za którą dziękujemy serdecznie wszystkim naszym zawodnikom, którzy występują dla nas, tym, którzy będą występowali. Ta praca zaczyna się od maluchów. Na początku chcielibyśmy spiąć tą naszą galę pokazem małych dzieciaków. Później będą walki amatorskie, bo przez amatorstwo idzie się do zawodowstwa. I później będą walki zawodowe zawodników zaproszonych, naszych zawodników i zaproszonych przez innych. W tym miejscu chciałbym też podziękować. Może nie będzie takiej okazji, ale w dniu dzisiejszym chcielibyśmy podziękować razem z moim przyjacielem Januszem Gulejem, który jest wiceszefem naszego stowarzyszenia.
chcielibyśmy podziękować tym wszystkim kolegom, z którymi zaczynaliśmy sztuki walki. Zaczynaliśmy konkretnie karate kyokushinkę. Później każdy z nas gdzieś tam w którąś stronę poszedł. Są tutaj wśród nas i wśród tych będziecie Państwo mieli możliwość, będą wyczytane ich nazwiska. Chciałbym, żebyście z naszej strony, my im serdecznie dziękujemy, ale żebyście też im podziękowali, bo to też między innymi dzięki nim jesteśmy tutaj i możemy Wam się przedstawić. Chciałbym serdecznie jeszcze raz wszystkim podziękować za wszystko. No i myślę, że czas zacząć naszą imprezę. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy jeszcze imprezę, ja chciałbym podziękować sponsorom, którzy, bez których ta impreza dzisiaj by się nie odbyła, bez których no, nie bylibyśmy tutaj. Bardzo dziękujemy serdecznie gminie Ząbkowice Śląskie z burmistrzem panem Marcinem Orzeszkiem na czele. Bardzo dziękujemy firmie Honda Power Equipment. Bardzo dziękujemy również, prosimy o brawa dla każdej z tych firm. Bez nich nie bylibyśmy tutaj. Dziękujemy również hotelowi Srebrna Góra, dziękujemy firmie Ekodynamik i dziękujemy firmie Neoprofil. Teraz taka prośba organizatorów, aby właśnie przedstawiciele tych firm przybyli tutaj do nas i odebrali podziękowania. Bardzo proszę o przybycie tutaj do oktagonu. Bardzo proszę przedstawiciela gminy Ząbkowice Śląskie. Zapraszamy pana burmistrza, pana Marcina Orzeszka. Zapraszamy przedstawiciela firmy Honda Power Equipment, jeszcze jest. Zapraszamy przedstawicieli hotelu Srebrna Góra. Zapraszamy firmę Ekodynamik oraz Neoprofil, jeśli jest. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy również przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Ogromna brawa dla sponsorów. Zapraszam teraz gości z grupy karate do odebrania statuetek. Grupa karate Kyokushin prawie 40 lat istnieje, tej pierwszej sekcji karate w Ząbkowicach Śląskich. Zapraszam trenerów, zawodników, opiekunów. Już przeczytam listę. To są ludzie, którzy od wielu lat wspierają, pomagają podczas kolejnych gali. Trenerzy, zawodnicy, pan Marek Szkaradek, pan Witold Stolarczyk, pan Marek Machnik, pan Andrzej Macholak, pan Dariusz Sowa, pan Ireneusz Gulej, pan Witold Kochorowski, pan Bogusław Litwin oraz pan Piotr Malczewski. I jeszcze zapraszam kolejne osoby, które od wielu lat wspierają, pomagają przy współtworzeniu gali, przy współtworzeniu, działają przy Stowarzyszeniu Klubu Watacha Ząbkowice Śląskie. Zapraszam jeszcze serdecznie do uhonorowania pana Roberta Sforka. Zapraszam również tutaj do siebie pan Arkadiusz Kaczmarek, Krystian Grodowski, Paul Martin, Piotr Szymulski, Michał Turyński, pan burmistrz Ząbkowic Śląskich, pan Marcin Orzeszek, pan Henryk Saryczew, pan Jarek Machnik, pan Paweł Szubat, oraz pan Tomasz Skrzypek. Zapraszam bardzo serdecznie. Wielu lat wspierają galę w Ząbkowicach Śląskich, także jeszcze raz ogromne brawa, proszę Państwa. Ogromne brawa dla wszystkich, którzy pomagają przy współtworzeniu tego wydarzenia, przy współtworzeniu klubu Stowarzyszenia Watacha Ząbkowice Śląskie. Thank you.
Czyli jeszcze raz, Stowarzyszenie i Klub Watacha mają Całkowice Śląskie, mają przyjemność wyróżnić, w szczególny sposób wyróżnić trzy osoby, które wspierają tą galę od samego początku istnienia. Zapraszam do siebie honorowych gości. Burmistrz Ząbkowic Śląskich, po raz kolejny zapraszamy serdecznie pan Marcin Orzeszek, pan Robert Sforek oraz pan Michał Turyński. Zapraszam do nas tutaj. Oraz pan Michał Turyński.